Witajcie! Chcielibyśmy przedstawić Wam wszelkie grudniowe okazje, wydarzenia i akcje, które odbędą się w World of Tanks na PC. Jeśli chcecie trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, co się dzieje w grze, to zasubskrybujcie ten kanał na YouTubie, a już nic Wam nie umknie. Nowy zestaw Prime Gaming właśnie nadleciał. Niezależnie od tego, czy jesteście fanami futbolu czy sokera, w tym miesiącu przygotujcie się na mocny strzał od zestawu Napastnik. W środku znajdziecie dwie naklejki, unikatowy medal i zupełnie nowego dowódcę. Możecie ugrać go za darmo, jeśli połączycie swoje konta World of Tanks oraz Amazon Prime i odbierzecie go do 13 grudnia. Już wkrótce pojawi się aktualizacja 1.19. Przyniesie ze sobą nowy sezon zasłużonej nagrody. Nieco później w tym miesiącu powróci Automat do gier, czyli oficjalny, zabawowy tryb bitwy w World of Tanks. Oczywiście najbardziej wyczekiwaną atrakcją w tej aktualizacji będą operacje świąteczne. Z dumą ogłaszamy, że operacje świąteczne 2023 rozpoczną się już niedługo. Powrócił też doświadczony ambasador świątecznych operacji Arnold Schwarzenegger. U jego boku w roli konduktorki świątecznego pociągu wystąpi wspaniała gwiazda Mila Jovovich. Mają oni wasz bilet do najbardziej magicznego wydarzenia roku. Więcej informacji o tym, jak udało im się zorganizować przypływ świątecznej radości, znajdziecie w specjalnym zwiastunie. Zostańcie z nami na tym kanale, aby dowiedzieć się, jak będą wyglądać tegoroczne obchody operacji świątecznych. Przygotujcie się na kolejne 12 dni pancernych świąt. Od 30 listopada możecie dołączyć do Tragic Loss, Ixta, Ikibu oraz innych gości specjalnych, transmisji na żywo, popisów z rozgrywki, tajemniczych dropów, a nawet miesięcznych dropów, które rozpoczną się 5. Jeśli to nie wystarczy, by zachęcić Was do oglądania, to co powiecie na wsparcie szlachetnej sprawy? Z Waszą pomocą nasza drużyna czołgowych streamerów ma nadzieję zebrać 10 tysięcy dolarów na zbiórkę charytatywną Project Hope Mass, z którego cały dochód zostanie przekazany fundacji pozarządowej Project Hope. Możecie nawet sami dorzucić cegiełkę poprzez stronę Tiltify. A w kręgu społeczności możecie wybrać swoich ulubionych twórców społeczności i wspomóc ich w wypełnianiu zadań w wydarzeniu pomocników Świętego Mikołaja. Zacznie się ono 30 listopada. Przeczytajcie oficjalny artykuł, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób możecie wziąć udział oraz na jakie nagrody możecie liczyć. Znajdzie się również coś dla miłośników rywalizacji. 9 grudnia obejrzycie pierwszy w historii World of Tanks zimowy turniej zaproszeniowy, w którym 6 najlepszych drużyn z całego świata zawalczy w formacie 7x7 o główną nagrodę, na którą składa się 150 tysięcy sztuk złota, 50 tysięcy obligacji i 5 tysięcy euro. Tuż za rogiem czeka na nas kolejna runda misji z cyklu Wierzchołek Drzewa. Od 5 grudnia wujek Wargaming pomoże Wam na drodze do 10 poziomu, by odblokować brytyjskiego niszczyciela czołgów VF-217 Badger i japońskiego Type 5 Heavy. Aby upamiętnić 78. rocznicę ofensywy w Ardenach, World of Tanks ma dla Was 6 misji, które należy ukończyć w dniach od 15 do 26 grudnia. Przeczytajcie oficjalny artykuł, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej historycznej bitwie. To by było na tyle w przeglądzie miesiąca World of Tanks. Czekamy na Wasze komentarze. Dajcie nam łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Zasubskrybujcie nasz kanał, a dostaniecie powiadomienia o aktualizacjach i nowych filmikach. Widzimy się wkrótce.